witam pana komendanta i witam pana prezesa i MZK. A generalnie chodzi o jedną rzecz, chodzi o budowanie takiego ciągłego poczucia troski o bezpieczeństwo mieszkańców. A na pewno to bezpieczeństwo również w trakcie jazdy z komunikacją miejską, do czego serdecznie zachęcamy. Pan prezes ma mnóstwo nowych autobusów, za chwilę przedstawi nowy rozkład jazdy, jeszcze bardziej przychylny ludziom. Ale na pewno elementem ważnym w korzystaniu z tych usług jest też bezpieczeństwo. W związku z tym my tyle. Nie wiem, czy Jurek jeszcze coś o bezpieczeństwie. Nie, to znaczy główni autorzy są dzisiaj razem z nami. A my występujemy w charakterze ochroniarzy. Z jednej strony jako ochroniarze, a z drugiej strony jako ten terenowy miś, który służy jako zrobienie sobie razem zdjęcia. Tutaj pani rzecznik prasowa tak biega skrzętnie, robi nam zdjęcia. Mam nadzieję, że dobrze wyjdziemy. Ale tak jak powiedział pan prezydent, dzisiaj podpisujemy porozumienie pomiędzy policją. Chciałbym podziękować tutaj panu komendantowi za to, że chce policję aktywnie zaangażować w bezpieczeństwo, to co powiedział pan prezydent, mieszkańców Jeleniej Góry, pasażerów MZK, ale jednocześnie tak samo i pracowników MZK. I o tym powie więcej, myślę, że pan prezes Wolski, jakby można było, panie prezesie, kilka słów na temat tego porozumienia. Rozumiem, że podpisujemy później troszeczkę. Tak. Proszę państwa, no w ogóle jest, działania będą wspólne oczywiście, jak państwo widzicie, z policją. Ukierunkowane jak gdyby na dwie sfery, czyli na naszych pasażerów. Czyli wozimy praktycznie cały przekrój wiekowy od dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych, niepełnosprawnych, seniorów, jak również na naszych pracowników. Tych, którzy mają pierwszy kontakt jak gdyby z klientem, czyli to są kierowcy w największej grupie, bo ponad 150 osób, kasjerki, które obsługują nasze punkty obsługi klienta oraz dyspozytorzy, którzy pracują tak jak kierowcy praktycznie na trzech zmianach i mają bez przerwy kontakt w różnych sytuacjach i o różnych porach, że tak powiem, doby kontakt z klientem. I ma to wzbudzić czy doprowadzić do większego jeszcze stopnia bezpieczeństwa podróżujących naszymi autobusami, jak również poprzez szkolenie, informacje o takim charakterze edukacyjno-informacyjnym doprowadzić do poczucia bezpieczeństwa również podczas podróży naszymi środkami. W konsekwencji będziemy również poza z zachowaniami się w zdarzeniach trudnych, łącznie do jakichś nawet wskazujących na działania terrorystyczne, prowadzić również do szkoleń tego typu jak przy kasjerkach, że do rozpoznawania nawet biletów czy banknotów fałszywych po prostu, bo takie sytuacje co prawda sporadycznie, ale zdarzają się. I jest to pierwszy jak gdyby kontakt z osobą, która może próbować dokonywania tutaj jakiegoś oszustwa, gdzie kasjerka musi zorientować i mieć, że tak powiem, choćby mamy doświadczone co prawda panie, ale szkolenia i wiedzy w tym zakresie nigdy nie jest za dużo, ponieważ tutaj pomysłowość też nie zna granic z drugiej strony. I myślę, że w tym momencie możemy podpisać. Jeszcze komendant powie ze swojej strony. Proszę bardzo. Jak wszyscy. A później może podpiszemy. Jasne, bardzo dziękuję. Współpraca z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym oczywiście nie jest niczym nowym dla nas. To jest dzisiaj taki, powiedzmy, krok do przodu, bardzo istotny. My jako policja staramy się od lat i tak działamy, by tworzyć koalicję na rzecz bezpieczeństwa ze wszystkimi podmiotami, które mają dla bezpieczeństwa coś do zrobienia. Zakład komunikacyjny jest naszym partnerem od wielu lat, przynajmniej jak ja jestem w tej komendzie, to przynajmniej od kilkunastu lat rozwijamy tą współpracę. Ona dotychczas oczywiście miała przede wszystkim wymiar edukacyjny. Wspólnie prowadziliśmy działania profilaktyczne, prewencyjne, byliśmy w szkołach, na festynach, prowadziliśmy wiele działań skierowanych do naszej młodzieży. Natomiast rzeczywiście od kilku lat definiujemy nowe obszary tej współpracy. Zagęszczamy tą współpracę, wzmacniamy ją właśnie w takich obszarach, o jakich pan prezes wspomniał. Choćby edukacja kierowców, choćby szkolenie kierowców Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, bo przecież to są także uczestnicy ruchu drogowego. Dla nas tym bardziej ważni, że dokonują przewozów masowych. Wożą tysiące, dziesiątki, a właściwie setki tysięcy ludzi, więc tutaj... Nawet miliony. Nawet w milionach możemy oczywiście liczyć, tak. Więc mówię, jest to dla nas niezwykle istotne. Są także osobami kierowcy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, są także osobami narażonymi na różnego rodzaju działalność przestępczą, a także pasażerowie oczywiście. Mówię, to jest, tych obszarów jest mnóstwo. I właśnie taka sytuacja, to, że zdefiniowaliśmy, że tych obszarów jest bardzo dużo, które wspólnie zagospodarowujemy, postanowiliśmy to usystematyzować,
określić, ustalić zasady obecności policjantów także w trakcie przewozów, działania służb operacyjnych, prewencyjnych, wspólne wychodzenie naprzeciw zagrożeniom terrorystycznym i wszystkim innym kryminalnym, oszustwom i tak dalej. Oczywiście głównym naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa tym, którzy korzystają z tych naszych autobusów, czyli mieszkańcom. Ale oczywiście w ślad za tym idzie wiele drobniejszych przedsięwzięć i to właśnie sobie dzisiaj wszystko zaplanowaliśmy i postanowiliśmy nadać temu jakby nowy rys wspólnie z panem prezesem. Panie prezesie, dziękuję. Ja również. Nie nastąpi wymiana piór, bo komendant ma znacznie lepsze pióro niż długopis prezes. Tym bardziej, że pożyczone. Prezes ma pożyczone. Temple jest. Tam to dostawiamy. Przyjmiłem wcześniej. No wszelki wypadek. Tak. Pan prezes przybył pieczątkę, żeby wiedzieć, w którym miejscu ma się podpisać. Jest. Jest też dobra metoda. A ja za chwilę uzupełnię wszystkie wymagane. To już jest. Tu jeszcze bym prosił na tematem takim roboczym. Co to sobie? Jeszcze przystępuję. Uroczyste przekazanie tak, teraz porozumienia. Jeszcze tylko przystępuję się na tym, żeby było już wszystko. Pogratulujemy. To teraz... Jeden egzemplarz. Widzicie, jaki policji porządek. Tempel jest, wszystko się czyta. Komunalne służby nawet długo rozwijają ze sobą. Ale zabezpieczenie było, bo wiceprezes. Co to jest, przepraszam. No, nie, no to jest służbowy, Miejski Zakład Komunikacji. To będzie przygotowani. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Egzemplarzami maszyny. Tak jest. Panie komendancie, dziękuję bardzo. Panie prezesie. Panie prezesie, dziękuję. Delikatnie.